To już oficjalne i pewne. Bielów będzie miał nową świetlicę wiejską. To jeden z wielu tematów, który niejednokrotnie podczas spotkań i rozmów poruszali mieszkańcy. Ten cel udało się zrealizować, pozyskując pieniądze. Wystąpiliśmy o środki zewnętrzne i udało je się pozyskać. Dzisiaj mam bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców Bielowa. Wraz z nimi po konsultacjach dzisiaj mamy dofinansowanie na budowę nowej świetlicy w miejscowości Bielów. Walka o środki finansowe na ten cel była trudna, ale jak się okazuje skuteczna. Historia walki o świetlicę także jest ciekawa. Do tej pory miejsce spotkań odbywało się w budynku samopomocy chłopskiej, natomiast budynek ten nie dość, że jest w znacznym stopniu zdegradowany i wymagał nakładów finansowych, to jeszcze decyzją zarządu samopomocy chłopskiej został przeznaczony na sprzedaż. Wobec powyższego mieszkańcy zostali właściwie z niczym, bez miejsca, gdzie mogliby się spotykać i realizować swoje pasje. Głos mieszkańców, a także ich priorytety są dla gminy na pierwszym miejscu. Samorząd gminy Krosno-Odrzańskie współpracuje z mieszkańcami bardzo mocno. Tak robiliśmy przy strategii i tak samo w przypadku Bielowa rozmawialiśmy z mieszkańcami, co jest dla nich priorytetem i co jest ważne. Wskazali wtedy, że droga dojazdowa do miejscowości Bielów, dlatego dofinansowujemy ją wraz z powiatem, jeśli chodzi o budowę drogi do Bielowa. Rozmawialiśmy o drodze wewnętrznej, ale także o świetlicy. Nowe miejsce spotkań, czyli nowa świetlica, to spore koszty, których gmina nie była w stanie pokryć w całości. Dlatego potrzebne było znalezienie dodatkowego źródła finansowania, co też nie należało do najłatwiejszych. Obiecałam wówczas mieszkańcom, że wykorzystamy każdą nadarzającą się okazję do tego, by środki na budowę tej inwestycji pozyskać. Nie poddaliśmy się. Przypomnę, że niecałe półtora miesiąca temu otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek złożony do programu inwestycji strategicznych z takiego działania przeznaczonego na tereny popegeerowskie nie otrzymał dofinansowania. A od tej decyzji nie można było się odwołać. Zespół urzędników działał dalej. Najważniejsze, że jest ten efekt i efekt jest taki, że inwestycja polegająca na budowie nowego obiektu, nowej świetlicy wiejskiej w Bielowie jest już faktem. I to jest świetna wiadomość. Kolejna dla mieszkańców Bielowa. Moje zdanie jest również takie same, że jak Urzędu Miasta i Gminy należy nam się po prostu świetlica wiejska w Bielowie od iluś tam lat się tutaj borykamy z taką małą świetliczką, ale w końcu doczekaliśmy się, że możemy w końcu dostać troszeczkę coś innego, więcej, lepszego. Także myślę, że to, co planuje Urząd Miasta i Gminy, będziemy z tego bardzo zadowoleni. Teraz czas na konsultacje społeczne z mieszkańcami. Jako samorząd zawsze robimy wszystko zgodnie z wolą mieszkańców. To znaczy nie chcemy przyjść do mieszkańców i powiedzieć, to jest projekt budowy, taka świetlica powstanie. W ostatnim czasie do Bielowa dociera więcej dobrych informacji. Mowa tutaj nie tylko o pozyskaniu funduszy na nową świetlicę, ale także o inwestycjach drogowych, które ruszą już niedługo. Mówiliśmy o nich m.in. na naszej antenie. Jedna z nich to remont drogi powiatowej z Krosna Odrzańskiego do Bielowa. Na te inwestycje czekali nie tylko mieszkańcy tej miejscowości, ale także ci, którzy jadą w kierunku Czetowic i dalej. Część środków także pochodzi z budżetu gminy Krosno Odrzańskie. Kolejna inwestycja drogowa to kontynuacja przebudowy jednej z wewnętrznych ulic. Przypomnę, że gmina Krosno Odrzańskie pozyskała również środki na dokończenie modernizacji ulicy Kasztanowej. A szacowana wartość powstania świetlicy wiejskiej to 2 miliony złotych. Dofinansowanie z programu inwestycji strategicznych wnosi 98%. Wkład własny to 2%, czyli 40 tysięcy złotych. Planowane oddanie do użytku świetlicy to koniec 2025 roku.